Jezus jakby równocześnie ogłasza swoje orędzie i tworzy wspólnotę, wspólnotę uczniów. Wykrzykuje kerygmat, bo kerygmat jest pierwszy i tworzy wspólnotę, bo wspólnota też w jakimś sensie jest pierwsza. Potrzebne jest jedno i drugie jakby równocześnie. Takie jest postępowanie Jezusa. Taka jest ewangelizacja, którą On czyni. I tu znowu jest wiele do refleksji. Pewnie jest tak, że jak tu jesteśmy, wszyscy się zgodzimy z tym, że przepowiadanie jest pierwsze. Zwłaszcza takie przepowiadanie o Jezusie Chrystusie, który umarł, zmartwychwstał, posyła Ducha, tworzy Kościół, to co jest kerygmą. Tu wszyscy się zgodzimy, że to jest pierwsze. Ale gdy chodzi o to, że wspólnota też jest pierwsza. Nie, myślę, że bardzo wielu z nas myśli, że wspólnota jest fakultatywna. Że najważniejsze to jest powiedzieć. Najważniejsze to jest nauczyć. A gdzie jest to grono ludzi, to ciało, które, w które wcieli się Słowo? Gdzie jest to ciało? Tych czterech. Szymon, Andrzej, Jakub, Jan. Czterech, którzy są jakby stworzeni tym słowem kerygmatu. Są wcieleniem tego słowa kerygmatu. Wspólnota. Jesteśmy w tym względzie niedbali. Nie mamy tego wyczucia Jezusowego. Przed nami są rekolekcje ewangelizacyjne w 17 kościołach jubileuszowych, czyli w zamierzeniu rekolekcje, które mogą objąć wszystkie nasze parafie w rejonach, nie? Przecież w tych rekolekcjach też nie chodzi o to, żeby posłać najlepszą możliwą ekipę i żeby przez 5-4 dni z mocą głosili słowo. I co? Powiedzą i wyjadą, tak?